Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Destroy All Humans. Tak, jesteśmy sobie w strefie 44, w której to sobie poprzednio nie skończyliśmy misję, tylko po prostu no sobie byliśmy. Eksplozja, aha, dobra, w ten sposób. Hakowani? Dobra. Radioaktywne krowy! Cyk! Adults. Dobra, chodź krówka. Wykorzystam cię jeszcze. Dobra, rozwalone. Okej. Tam w tym kierunku mam się udać do kolejnej cewki. Aha, mutant. No tak. No tak, mutant. Dobra. Pośpiesz się i zniszcz się. O Jezus Maria! Ty! Gdzie są jakieś zielone krowy? Tam są zielone krowy. Chodź, zielona krówka. Cyk! Ej, gdzie moja zielona krówka się podziała? Nie wiem. W każdym razie gdzieś mi zniknęła, nie to. Cyk! Ha! No i się zarażajcie rozwaleniem mózgu. Myślę, że to spotka. A, to jest agent, nie jest czatu. Ja myślałam, że tutaj są jacyś ci. Jak to się tu nazywa? Nie, że tutaj są jacyś... jacyś... mutanty. Jakieś mutanty, dokładnie. Jezus Maria. A tu się dzieje normalnie niesamowicie dużo? Ach, tutaj jest jedno to. O Jezus Maria, panie. Pan to wygląda jak co? Dobra, walczą po sobie, to mnie zawsze cieszy. Jak mogę to obejrzeć, że walczą przeciw sobie. Kurde, Bela, czy ja ładunki wybuchowe, to nie. Chciałam właśnie ładunek wybuchowy wziąć. DNA, DNA. Zawsze wezmę sobie DNA. Move it or lose it, co? Jeszcze mamy parę mózgów swoją drogą. Lala, trochę właśnie ich jest. Dobra. Ruszają dla mnie na swoich. Okej, zbiorę ja sobie te tutaj mózgi, które są i lecę już na pokład Spotka, bo w zasadzie to tutaj nic mi już do roboty nie zostało, bo oni już chyba się wyrwali, w sensie fala się skończyła, że tak powiem, tego no. Ej, a wy to co przy moim Spotku majstrujecie? Spadać stąd! Nie budzę się za pomocą działa kosmicznego. Dobra. O, dwa na raz rozwaliłam, widzę. Cyk. Okej. Dostałam sobie premię, fajnie. Dobra, by się przydało coś w sumie... nie w ten sposób, nie o to mi chodzi do końca, żeby mózgiem rozwalać. O, jest. Ten, chodziło mi właśnie o to, żeby... w sumie za pomocą tego działka sonicznego to faktycznie trochę szybciej idzie. A przynajmniej nie wiem, może to jest moje założenie. Dobra, w takim razie się udało wszystko i to na 100% jeszcze z tego, co kojarzę. Więc fajnie. Tak, 100% mamy to. Co tutaj mamy? Transmogrifikatorolizer. Aha, zasobnik jonowy Zeta, harmonizacja osłon Omikron.
Sabotaż zbiórki żywności. Komuniści nie chcą pozwolić na zakończenie głodu na świecie. Tak, oczywiście, że tak. Komuniści zawsze są źli, oczywiście. Dobra, tak, tutaj w dalszym ciągu w strefie 42 są rzeczy. Ja naprawdę tutaj muszę, kurczę, pochodzić sobie i poogarniać ten... jak to się nazywa? Cholera jasna. Oczywiście, że mi brakuje słów. Behatron sobie weźmiemy? Nie, osłony. Detonator jonowy. Co tutaj jest? Obiekty i pojazdy zniszczone w wyniku wybuchu mają wysoką szansę na transmogryfikację. To jest fajne w sumie, to sobie wezmę. Aha, na to mnie już nie stać. Znacznie zwiększa pojemność. Pi? Ale chyba na zryw ten mnie będzie nie, na popychatron mnie nie stać. A spotka? Żeby coś ulepszyć, tam nie stać? Tak, osłony spotka. Po trafieniu przez wroga osłony spotka na krótki czas stają się niezniszczalne. Fajnie, to proszę bardzo. Dobra, i wybór misji wobec tego. Dawno w sumie sobie mam wrażenie, nie zwiedzaliśmy właśnie obszaru, zwłaszcza żeby właśnie zrobić wyzwania. A wiecie, tak się zastanawiam właśnie, czekajcie, spustoszenie, co było w ramach spustoszenia w Santa Modesta? Bo już nie pamiętam nawet, szczerze przyznam, co było w Santa Modesta. Chyba za pomocą eksplozji, tak mi się wydaje, coś było. Porwanie pamiętam, ale to... Nie, myślę, że wiecie, co będziemy progresować w fabule, bo ja pamiętam, że porwanie bym chciała powtórzyć z pewnym konkretnym ulepszeniem tutaj, żeby samochody móc podnosić. I to jest po jakiejś konkretnej misji się to odblokowuje. To jest ulepszenie właśnie telekinezy. Czy tam psychokinezy, mały krok dla ludzkości. Okej, mam wrażenie, że źle przetłumaczony tytuł, albo jakoś niedokładnie, ale dobra. Nowa para, panamerykańska linia, Armkist, ma pojawić się na ujawnieniu nowoczesnej wojskowej linii lotniczej. It's time to cripple their military forces. I want you to infiltrate the main base and find out what the warlords are planning. Don't worry, Pox. I wiped out all the smart monkeys in the last attack. All they got left are a couple of hairy-knuckled alpha males who don't know thing one about intergalactic warfare. I mean, come on. Any planet without orbital ion cannons is just asking for it. Oczywiście, że tak. Human warfare is astonishingly primitive, which is exactly what worries me. They're just advanced enough to blow themselves up at any moment, and if they do, our chance of reclaiming our genetic future goes up in a mushroom cloud. W sumie faktycznie jest to. That would suck. Okay, no. I'll go scout the base and scan a few monkey brains. Try not to let them detect you this time. We don't need any more complications. And you know how jumpy these creatures can be. Hey, it's me! Good point. Try not to kill all of them! Tak, to prawda, to by się przydało właśnie, żeby nie pozabijać ich wszystkich. I just don't feel like I'm being all I can be. Pyk. Dobra, strefa zamknięta, okej, okay, przeskanowanie oficerowe, dzień dobry. The new X-13 fighter jet packs a real punch, fires missiles, has a laser on board. It even mixes cocktails at 5 o'clock sharp. Martin was under the water tower talking about preeps, prues, and necklaces. Nie, czekajcie, coś mi tutaj się zawężało. This new human weapon could be a threat to us. Scan more humans. No to próbuję, tylko właśnie mi się nie wypełnia pasek, widzę. One of those cool hats. O, tutaj jest jakiś skaner korteksu, oficer, tak? If I were a pigeon, I could see what those snazzy suits discuss with the general. And no one on the rooftop would be the wiser. Czyli mamy chyba coś, jakiś motyw, że się nie podoba ludziom, że ci z majestatu tutaj przychodzą, tak? Dinner party. I have an office in the main building right next to Higgs's. If only Dottie hadn't burned Armquist's roast.
No dobra, to w takim razie jeszcze jeden oficer nam został do znalezienia. Widzę, że tutaj jakiś z wolontariuszką chyba, jakiś kolega flirtuje. Dobra, tego wezmę sobie, może przeskanuję, żeby mi się holoforma odnowiła. Dobra, i ostatni oficer. Chyba? Panie, ty jesteś oficer? Jezu, nie ten. Taki Major Ford? My DI sure is a mean son of a gun. So, yes. This ain't like WW2. Panie, czy mi mam przeskanować czy kogoś innego? Bo mi normalnie... A, dobra, tam gdzieś jest człowiek. Boże, wyświetlam ja. Oczywiście, że ślepa. Chain smoking and coffee will steady Higgs's nerves. Higgs. Before the big showdown with Armquist. In the main building. Dobra. The head warlord will emerge from the main building soon. I've gathered you should get a close look from a high vantage point. Gdzie? Tutaj, tak jakoś. To są jakieś schody. Byłoby zdecydowanie najprościej. Jest drabina. Czy ja w ogóle mogę skorzystać sobie z drabiny? Nie, z tego co widzę. Czekajcie. Bo tak to mnie kurka wadna nikt nie zauważy, jak sobie wejdę. O, pięknie. To się niech na mnie może bardziej nie zwróci uwagi, a nie tyle, że mnie. Isn't it ready yet? The X-13 was working just fine in the trials last week. There have been a few hiccups. Jest ten krzyk w tle. O. Hiccups? Armquist is headed here right now to see this thing fly. Are you telling me it can't? We've had some setbacks. I'll give you a setback. I'm gonna bring your whole goddamn agency up on charges. This is gross incompetence. Save it. Why don't you show your guests the nuke instead? I didn't pay $40 million to see another goddamn nuclear test. I paid to see the best goddamn fighter plane ever built. Ah, screw it. I'm going down to Sector 13 myself and find out what the hell's going on. General. You don't need to go to Sector 13. The test flight will go ahead as planned. What? A second ago you said the X-13 wouldn't fly. I said it wasn't ready, but it will be. Your demonstration will go on as scheduled. Trust us. We're the government. Okay. Crypto? It's high time we met the base's head warmonger. Go and probe the mind of the human called General Higgs. Bardzo proszę, mówisz masz. Without these scientists, the prototype won't function. I've marked the locations on your radar. We must eliminate them. Discreetly. Do try to avoid attracting attention. Without these eggheads, we could never finish the X-13 prototype. Gotta keep away from all these hazards just a little while longer. Subtlety ain't exactly my forte. Oh, my country. I love my flag. Amunicja tutaj jest, tak? Rzucę naukowca skrzynię. A to co jest w ogóle? To jest pole minowe, minowe, prawda? Dobra, podążanie wobec tego. Zapraszam. Pięknie. Right on those mines. Dobra. Just glad it wasn't me. It's the fourth one this week. To już czwarty w tym tygodniu. Co się na mnie wpierniczał, Jezus Maria. Przykra sprawa w gruncie rzeczy. Przepraszam bardzo, zaswędział mnie nos. I knew I should have joined the Texas Air National Guard. Now that'd be some easy duty. Mamy... Para pa pa pa. Nice. I jeszcze ze skrzyni, z funii skrzyni, no tak, ze skrzynia musimy zrzucić na naukowca jednego, żeby wszystko na 100% zrobić. Damn, out of easy company. Now I pulled this lame duck assignment. Tak więc zobaczymy, czy się w ogóle uda zrzucić na tego pana skrzynię. Mam nadzieję, że tak. Szczerze przyznam. Ach, tutaj jest ta skrzynia. Dobra. Co się uda raczej? Panie dziejaszku, bez większego problemu nawet bym powiedziała raczej. Tylko może zaczekajmy, aż będzie w odpowiednim
punkcie. Co? Dobra. Okej, tak widzę. You want a piece of this cupcake? To było, myślę, że najtrudniejsze, bo dostać się na główny plac. Wymagało właśnie wyczucia czasu, więc właśnie, jak mówię, moim zdaniem było najtrudniejsze. Widzę, że ja dostałam troszeczkę wykrywalności, ale trochę nie wiem od czego, w sensie nic nie zrobiłam, jestem grzecznym dzieckiem. Jezus Maria, do kogo oni tak wrzeszczą? Masakra jakaś. Dobrze, pędzimy sobie na ten główny plac wobec tego i zobaczymy. Już zasoby wojska, Jezus Maria. Aha, tutaj mamy zasoby wojska, tak? No dobra, to chyba czas wyjść z ukrycia, co? Bum, to koloko. Chociaż zakładam, że mogłabym dobrze. Oni się liczą? Tak, oni się liczą jako zasoby wojska, no spoko. Przy okazji ja oczywiście, że mam ten katar. Pewnie. Skoro oni się liczą jako zasoby wojska normalnie, to Jezu. To wykorzystam to sobie jak najbardziej, tylko mogę. Dobra. Dobra, oni mają ostatnie stadium wyrywania mózga, bo już przeszło na nich to takie zauroczenie. Fajna sprawa, naprawdę, z tym wyrywaniem mózgu. W sensie troszeczkę jest to... syf się robi, taką drobinkę, ale co tam. Dobra. Pyk! Pyk! Dobra, dawaj mózg. Dobra, ile mózgów jest do zabrania? No parę ich tam jest. W gruncie rzeczy to jest piękne właśnie, że to jest wszystko, co ja muszę zrobić. Poczekać, aż oni się... pyk! Poczekać, aż oni... kurde, dobra, chodź. A, chciałam granata podnieść. Poczekać, aż oni właśnie się sami załatwią, że tak to ujmę. Powiedz mi, że się przyniesie. Wejdź do hangaru przez dachu. Dobra. Skoro tak. Będziemy. Dobra, strefa zamknięta. Ja mam limit czasu, tak? Dobra, skoro mam limit czasu, to spoko. First, find the new X-13 these tin soldiers are building. More sneaking? Come on, Pox! No dobra, to wchodzimy w takim razie przez włas. Aha. Odleciało, cholera. Dobra, widzę, że nikt mnie nie widzi na chwilę obecną, to sobie wejdę. Sabotage! Go! And destroy every human in that hangar! And destroy their equipment and their records, and keep the X-13 in one piece. Just make sure it won't fly anywhere. That's what I'm talking about. Zabita załoga, dobra, eksplozja numer jeden, bo to nie mogę przetworzyć tego. Aha, no ale jakiego ja to mam eksplodować, jak to nie o to chodzi? Chyba. Okej, dwie rzeczy eksplodowały naraz. Też opcja. La 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 la. No trochę się zbiera dookoła z tego, co widzę. Bywa. To jest spodek, tak? Interakcja. Popsuj prototyp. No dobra. Pyk. Pięknie.
To jest spodek na wzór naszego, tak? Zakładałabym. To co? Siąd stąd. Na szybko. A może na ten, na statek wejdziemy? Cholera wie w gruncie rzeczy. Drobny sabotażyk i człowiek szczęśliwszy. Make it good. We've had a breach. Small word for a big problem. Somebody got past the guards, snuck into Hangar 12 and wrecked the place. Our little gray visitor? Looks that way. Which means you didn't catch it. Papa! We came pretty close. Close doesn't count, Agent. The second it sets foot on base, I want it captured. And don't tell Armquist. We don't need any more help from the military. Call me when you've got it. Whatever you say. Misja zakończona powodzeniem. No i bardzo fajnie, 100%. Bardzo się cieszę. Zerowe tarcie! Elektrody przesadkowe, superpakowarka do odbytnicza, próbko miesz tasiemcowy. Jezus Maria! Naukowcy obróceni w pył. Tragiczny w skutkach eksperyment z udziałem cezu, kwarcu i całej butelki wody. Ajajaj. Dobra. Poproszę ulepszenia wobec tego krypto. I tak, psychokineza. Nie stać mnie. 6000 aż. O Jezus Maria. Psychokineza, skaner korteksu. Zryw też, zerowe tarcie. 4000, czyli potrzebuję łącznie 10000 punktów DNA. W ogóle, która to już misja jest? Przepraszam bardzo. Tex Holopoxa. Która to misja? 13,5. Aha. Nie no, fajnie. No spoko. Wybór misji. Czy chcemy iść dalej? Duck and cover. W sumie... Przepraszam, w sumie czemu by nie? Ewentualnie do Santa Modesty moglibyśmy się jeszcze przelecieć. Nie, dobra. Lecimy dalej z strefą 42. W takim razie. A ja myślę, że znowu sobie poza odcinkiem po prostu się udam i zobaczę, co mogę zrobić, żeby właśnie pozycja żółwia. Okej, można i tak. Zobaczymy się poza odcinkiem, co mogę zrobić, żeby trochę mózgów zebrać. DNA. General Armquist, good of you to come. Thought you might be too busy running damage control out in California. Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Mówi, startujemy, ale my coś tam już powiedzieliśmy, zdaje się. And landing! How do you like them, my boy? No, generał zadowolony nie jest. That's it? That's your ultimate weapon? Patterson! Get over there and tell McGillicuddy to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years! $40 million for that? No, sporo dość, to trzeba przyznać. Innowacyjny samolot rozbija się, Hicks mówi o sabotażu, Armquist obwinia brak kompetencji. Well, Armquist is inspecting their primitive aeronautical contraption, which cleverly sabotaged. We'll crush their pitiful air defense forces and destroy Armquist once and for all. Okay. Let me just load up the old disintegrate array and I'll be off. Promise. No! Listen, Crypto. At this very moment, they are preparing a nuclear device for testing in a nearby weapons range. A nuclear device? Don't sweat it. That monkey's as good as dead. Hello. Dawaj mi holoformę, w takim razie nie mogę na siebie zwracać uwagi.
Damy radę. Nie pierwszy raz, kiedy coś takiego robią. Co ja tutaj mam oznaczonego? Co, że ma... Aha, że bramę otworzyć, dobra. Dobra, nieważne są twoje myśli, ważne, że mam odładowaną holoformę na chwilę obecną. Tutaj jest poligon, widzę. Dobra. Dobra, jedziemy z zaszczepieniem rozkazu wobec tego. I zobaczymy, jak to się potoczy. No, Clarka! Ilu? 10 tysięcy megaton? Ładnie. Jakby tutaj wybuchła nuklearka, tutaj w tym konkretnym miejscu, to cała baza by poszła z dynamiku, czy pewnie jeszcze miasteczko obok. Chociaż w sumie nie wiem, na ile silna to jest atomówka. Eskortuj ładunek nuklearny do bazy. Dobrze, w takim razie. Aha, w tym momencie mogę już chyba zwrócić uwagę. Twój dziadzia? Dobra, eskortuję. Aha, tutaj był pan, któremu ja wcześniej zabrałam ciało, że tak to imię. Którego postać wcześniej przebrałam. Dobra, widzę, że mamy jakiś wrogów po drodze. To spoko, sobie akurat zeskanuję. Dobra. Okej, holoforma ujawniona, przynajmniej na chwilę. Nice! Pyk! Co? Jak to się wydarzyło? No cóż bywa. Dobra, zabij żołnierz za pomocą Prothea. Pyk! Dobrze. Co się wy... Aha, bo wjechał. Boże. Faktycznie, przecież on wjechał w te krowy, bo on jest imbecylem i nie ogarnią, że tutaj krowy są na drodze. Dobra, dawaj mi krowę, to tutaj, o, byk. Dobra, krówko, dobra, dawaj mi mózg. Póki co. I tak sobie wezmę krowę, za pomocą krowy ich wezmę, bo to jest najprostsze. Krowa i kurde mózgi. Oho, krowa chyba na drodze jest. Jak się spróbujecie przybliżyć... A no tak, przecież zryw wyzwala tą całą tą falę uderzeniową. Dobra, krów nie ma na drodze, co jest bardzo ważne. Dobra, eskortujemy w takim razie ten ładunek. Zabierz żołnierz za pomocą skał? Nice. Okej. Okay. Zbądź się skał. Weź się, szańco! Jedziesz? Maria. Ała. Jezus Maria. The humans that put explosive devices on the road ahead. To? Dobra, to może ja właśnie polecę z miejsca. Pyk. Zabij żołnierz za pomocą min. O Jezu. Jezus Maria, panie! Ała! Oj, miny! Oj, miny! Oj.
miny tarując. Oj, miny się przydadzą. Panie dziejaszku, co to ma być? Pozbądź się min. A co tutaj, są jeszcze jakieś miny? Aha, to przeszkadzało, tak? Panie! Pan spiernicza! Troszeczkę, panie, ci ten. Troszeczkę ci, panie. W sensie, no kurde, Bela zaraz się rozwali normalnie. Eskortuj nuklearny ładunek do bazy. Mhm. Okej. Dobra, mamy to w takim razie. Okej. Może dwójką go. Dobra. Mózgi. Mam to koloko. Ładunek nuklearny znowu został zniszczony. Czy dodaje mu się zdrowie? Jestem tutaj. No trochę mu się dodawało. Hej! Jesteśmy zauroczeni moją cudownością. Dobra. Też opcja? Dobra, tutaj kogoś widzę. Oj, oj, oj. Może tutaj. Hello! Dobra. Jedno wielkie zbieractwo. Tutaj uprawiamy. Guten Tag. Okej, lecę ja do tego diabelstwa. Dobra, chyba dotarło, wydaje mi się. Ta, tylko trzeba spierdzielać. Czy będzie mi dane stąd uciec? Tak? Postępy w rozbrajaniu bomby. Zabij żołnierzy za pomocą rakiet? Gdzie są rakiety? W ogóle. To kto tutaj ma wyrzutnie rakiet, czy na ciebie bicia? Dobra. Ała, Jezus Maria. Jakich rakiet? Skąd ja mam wam rakiety wziąć? Nie mogę samolotu. Niestety. Watch where you're going. Tak, właśnie zauważyłam, spokojnie. Hmm.
Dobra. Ktoś w ogóle tutaj ma rakietę? Wyrzutnie rakiet? That simplifies the problem. You made it. Halfway. Dobra. Serio? Gdzie? A faktycznie są. Postępy we zbrojeniu. Panowie, co to ma być? Dobra, mam pomysł z tymi. Z wyrzutnią rakiet chyba. Ta! Nie, nie wiem. Dobra. Tak, mamy rakiety. No dawaj, panie. No, poproszę. No dawaj z tą rakietą, typie. Aha. Pyk. Pięknie. Jeszcze jedna mi się przyda rakieta. Więc muszę w tym celu patrzeć. O. Dobra, wybrałam już sobie tego typa, to sobie z niego skorzystam. Pyk. Dobra. Pięknie. A co ja robię? Przepraszam bardzo. Ktoś się obok mnie przebił? Aha. Dobra, lecę. Jezu Chryste, lecę. Czy możecie we mnie nie walić, jak kurde ze zrywu skorzystam? Ze zrywu korzystam, tak. Lecimy! Tak, wiem, dziękuję serdecznie. Uciekam ile tylko mam sił w moich kurde plecaczkach. Czy kij, wiesz, czego skorzystam. Spierdzielaj! Z orbity najlepiej w gruncie rzeczy. Ładnie. Eksplozja w wojskowej fabryce Flag. Mieszkańcy zaskoczeni pokrzepiającym deszczem gwiazd i piasków. Quist, you want to explain to me why our troops are abandoning Area 42? They're not leaving, they're regrouping. Everything's under control. Really? So the airfield hasn't been destroyed by one of our own nukes? It's that commie spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your resolve. Oh, I'm resolved, all right. That explosion was meant to take me out. You're saying this communist spy has a personal vendetta against you? Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General, I'm taking you very seriously. The President should hear this. Get back to Capital City. I don't take orders from you. In this matter, I speak for the President. You know that. Oh, majestic. No dobra, w takim razie. Aha, mamy scenki w dalszym ciągu oku. Okej, okay, gonimy go, tak? Zdaje się. Okej, okay, misja zakończona powodzeniem w takim razie na 100%. 2000 ponad dostałem regulator głośności 11, bomby, kanał inwersji pulsotronicznej, cokolwiek to oznacza, wróciła statek matka wobec tego. I dobrze, moi mili. W tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał. Troszeczkę dłuższy, ale co tam. I mam nadzieję też, że będziecie oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. A jeżeli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!